Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie nowej marki na naszym portalu. Jest to Vibetrack. Firma zajmuje się produkcją głośniczków wibracyjnych. Niektóre z nich są bezprzewodowe, inne nie. Tutaj mamy model Troll. Jest to głośnik wibracyjny, będący w stanie emitować dźwięk 3D. Do niego taki mały gadżet, czyli przystawka do każdej powierzchni, zobaczymy ją sobie za chwilkę. Najpierw rzucimy okiem na sam głośnik. Głośnik nie jest to prawda najtańszy, gdyż kosztuje jakieś 289 zł, ale zobaczymy w testach, co potrafi. Opakowanie jest niewielkie, zobaczymy, jak sam głośniczek będzie wyglądał. Tutaj mamy informację, że głośniczek ma wbudowane radio FM, przydatna funkcja. Możemy też odtwarzać muzykę bezpośrednio z karty SD. Możemy też podłączyć urządzenia zewnętrzne, takie jak komputer stacjonarny, odtwaracz MP3, smartfon lub tablet. Mamy także specyfikacje. Wymiary głośniczka, waga 330 g, czyli dość ciężki. Moc wyjściowa RMS 3 W. Stosunek szumu do sygnału 80 dB. 600 mA litowo-jonowa bateria, ładowana przez kabelek USB. Zakres częstotliwości od 80 Hz do 18 kHz. Dostępne sterowanie. Dostępne wejścia zewnętrzne, zakres stacji radiowych i informacje o czytniku kart SD, maksymalnie 4-gigowe karty. No i takie cechy jeszcze raz. Radio, możliwość użytkowania głośnika przez około 4 godziny na naładowanej baterii, czytnik kart SD oraz pilot zdalnego sterowania. Bardzo ciekawie. I tutaj mamy jeszcze zawartość opakowania, sam głośniczek, kabelki, pilot oraz instrukcja. No i z przodu mamy na opakowaniu dostępne kolory tych głośniczków. Jaki jest tutaj, jeszcze tego nie wiem, za chwilkę się przekonamy. Ok, zobaczcie, opakowanie jest opisane. Vibetrack Troll, zamykane jest magnetycznie. No i proszę bardzo, jest sam głośniczek. Powiem Wam, że jest naprawdę malutki. Za chwilę go sobie obejrzymy. Wyjmiemy jeszcze tylko pozostałe rzeczy z opakowania. Zobaczcie, jest instrukcja. Podstawowe informacje, co i jak, a także inne głośniczki w ofercie firmy. Pilocik. Mały, fajny, z takimi gumowymi przyciskami. Kabel taki wielozadaniowy o długości, moi drodzy, około metra. Wtyczką mini jack 3,5 mm. Wtyczką USB do podłączenia do komputera oraz wtyczką mini USB, którą zapewne podłączamy w samo urządzenie. No i zobaczmy sobie głośniczek. Spójrzcie. Jest mały, jest naprawdę ciężki, 330 gram z tego, co pamiętam z opakowania. Od spodu ma taką podstawkę, która właśnie w kontakcie z podłożem powinna wytwarzać doskonały dźwięk 3D. Jak takie maleństwo będzie grało, sam jestem ciekaw, ponieważ jak widzicie, głośniczek jest bardzo niepozorny. Od góry mamy takie wykończenie. Cały głośnik jest solidny, metalowy. Logo Vibetrack, dwa ozdobne takie srebrne pasy. No i zobaczcie, tutaj mamy wejście mini USB, gdzie podłączamy ten właśnie kabelek, który pokazałem, wejście na karty SD. Tutaj mamy jakieś dwie kontrolki, suwaczek do wybierania funkcji, wejście zewnętrzne, karta lub radio. I tutaj mamy jeszcze taki odskakujący z powrotem suwaczek do regulowania. Play, pauza, do przodu, do tyłu, głośniej, ciszej oraz odbiornik podczerwieni do samego pilota. Czyli tak, tym, moi drodzy, ładujemy, tym podłączamy do komputera bądź do innych urządzeń. A sam głośniczek gra albo jako radio FM, albo podłączony do któregoś z urządzeń na mini jacku.
i kontrolujemy to wszystko pilotem. Zapowiada się naprawdę ciekawie, testy już niedługo. A jeszcze rzućmy sobie okiem na ten dodatek. Jest to, mówiąc najprościej w świecie, po prostu przystawka dostosowana do tego głośniczka. Zobaczcie. Kosztuje jakieś 42 zł z tego co pamiętam ze strony producenta. Mamy też uchwyt zwalniający przystawkę. Generalnie cały produkt jest plastikowy i to po prostu wsuwamy tu. Następnie zabezpieczamy dokręcając. I taki głośniczek może nam się przyczepić do każdej gładkiej powierzchni, do szyby lub do blatu. Zobaczymy to sobie też w recenzji. Zrobimy test dźwięku z tą przystawką i bez. No i dobrze, moi drodzy. Dziękuję Wam za uwagę. Na dzisiaj to by było już wszystko. No i zapraszam na kolejne rozpakowania i testy. Pozdrawiam Was. Cześć.